Spółki Skarbu Państwa prawdopodobnie zaangażują się w tę kampanię. Ministerstwa już są zaangażowane, bo przecież na billboardach widać ministrów, którzy reklamują różnego rodzaju akcje. I alternatywna rzeczywistość, po prostu rzeczywistość Polaków, Polek i Polaków, którzy muszą codziennie zmagać się po prostu z drożyzną, z inflacją, z tym, co się dzieje w Polsce. Nie pamiętam takiej sytuacji, że spółki Skarbu Państwa i instytucje wszystkie, bo właściwie mówimy również o ministerstwach, o jednostkach państwowych, żeby tak bardzo były zaangażowane w politykę i stricte finansowały kampanię wyborczą, bo przecież my to widzimy, proszę państwa, nieustannie. Także no nie alternatywna. Panie pośle, jeździ pan zapewne po Polsce, widzi pan te billboardy, drogie kampanie wyborcze, pikniki 800+. Dobrze, że pani poseł mówi o pikniku 800+. Szanowni państwo, kosztuje piknik 800+ naszych wyborców.